ci pracownicy są traktowani jako osoby typu przyjdź, spełnij coś, wyjdź i oznaczyliśmy ciebie. Rozumiem. Tak, na zasadzie tak, że mamy odhaczone. Obiecuję panu, że się temu przyjrzymy, tylko wydaje mi się, że to nie jest proste. Nie znajdziemy tutaj sposobu na to, żeby zmienić przepisy, bo jak sobie przeanalizuję przepisy, to okaże się, że przepisy są w porządku, natomiast praktyka wymaga po prostu zmiany, tak? Czyli osób niepełnosprawnych, bo wy pytacie się tych, co biorą pieniądze, tych, co szkolą, a najmniej rozmawiacie z tymi przeszkolonymi. I to jest błąd podstawowy. To jest właśnie prawda w tym działaniu, które właśnie jest bardzo często złe. Dobrze, dziękuję panu bardzo za tą sugestię. Być może, że się właśnie zapytamy osób po stażach, czy w trakcie staży, może zrobimy z tego jakiś projekt badawczy, zastanowię się po prostu. Bo jakby nie miałam tego typu zgłoszeń. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Okay. Ja na temat, jedno słowo na temat osób niepełnosprawnych. Mogę? Dobrze, a tu zanim pan się zgłaszał jakiegoś. Przepraszam, to tylko pytanie. Panie rzeczniku, pan wspomniał w swojej wypowiedzi o tym, że bardzo dużo tych spraw jest wydawanych z wyroków nakazowych. Czy jest to jakaś statystyka robiona? Bo czytając te wyroki nakazowe, i tu się z panem zgadzam, na dole jest napisane, może nie tak cienkim drukiem, jak się w kredyty bierze, że ludzie rzeczywiście, jak dostaną taki wyrok nakazowy, to idą i płacą, znaczy nie odwołują się w ciągu 7 dni. Bo oni już wiedzą, że jak jest wyrok nakazowy, to ich wyrok w sądzie rejonowym będzie identyczny. I oni już, one, przepraszam, zgadzają się z tym. Czy to jest rzeczywiście jedna sprawa? Druga sprawa, jak pan się odnosi do artykułu 212 kodeksu karnego? Pan zna ten artykuł. I to, co tu pan powiedział w drzwiach stojący o tej bratniej pomocy. Dziękuję. Ale nie, czy się pan zajmie tym tematem co do bratniej pomocy, to co ja mogę zrobić, tak? To znaczy naturalny sposób działania rzecznika w takich sytuacjach jest taki, że bierzemy, analizujemy daną ustawę. Jeżeli dostrzeżemy jakieś wątpliwości, to albo piszemy wystąpienie generalne i wskazujemy, że może warto podjąć jakąś inicjatywę ustawodawczą, która uzupełnia te przepisy, albo uszczegóławia, albo precyzuje. Albo na przykład możemy kwestionować istotę różnych rozwiązań i wtedy spada wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Także to jest to, co mogę zrobić. I jak powiedziałem, że przyjrzymy się ustawie 1066, to tej ustawie się przyjrzymy i jakąś opinię z siebie czy analizę wydamy. Zobaczymy, czy tam jest coś na rzeczy. Być może faktycznie jest. No, nie chcę teraz jako profesjonalista mówić, że bo ostatnio to się głównie znam na inwigilacji, teraz analizujemy ustawę o prokuraturze i tam cały szereg rzeczy jest na biegu. Czy jakieś nie, kwestie dotyczące alimentów, którym się ostatnio zajmowaliśmy. Przynajmniej ja się zajmowałem, a nie jestem, staram się być, nie staram się być prawnikiem, który na każde pytanie zna precyzyjną odpowiedź. Uważam, że prawnik powinien być świadomy tego, kiedy powiedzieć nie wiem, sprawdzę i jak sprawdzę, to odpowiem. Także to tak traktuję swoją odpowiedzialność jako zawodowca. Teraz tak, wyroki nakazowe. Wie pan co, znaczy ma pan rację, że być może, gdzie to można sprawdzić, to po pierwsze. Jest taki portal Ministerstwa Sprawiedliwości, który podaje wszystkie informacje statystyczne dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Tam bez wątpienia jest informacja na temat liczby wyroków nakazowych wydawanych w każdym miesiącu czy w każdym roku. To myślę, że tam na pewno taką informację można znaleźć. Natomiast ta druga rzecz, ma pan rację, że informacja o tym, że sprzeciw powoduje anulowanie wyroku nakazowego, to może być dla wielu osób coś w rodzaju, prawda, mówienie w tajemnych księgach zapisane, tak? Czyli może to być kompletnie i tak niezrozumiałe, co to oznacza.
Teraz podam taki przykład. Jak byliśmy właśnie na spotkaniu regionalnym w Szczecinie, to nam ktoś powiedział, że jak chcemy dostać wyrok z uzasadnieniem sądu administracyjnego, to musimy zapłacić 100 zł za to uzasadnienie. I ktoś mówi, że to jest odstrasza przed zamawianiem uzasadnień, tak? Ten wymóg tych 100 zł. I pamiętam, że ja poprosiłem moich praktyków, żeby mi to przeanalizowali po tej wizycie regionalnej. I oni mi tam tłumaczyli, nie no, że jeżeli ktoś jest zwolniony z kosztów, to i tak nie płaci, a jeżeli ktoś ma prawnika z urzędu, to i tak nie płaci i może wnioskować o zwolnienie i tak dalej. Ale jak mi zaczęli to tłumaczyć, jakie są procedury, to stwierdziłem, że przeciętny obywatel i tak nie ma zielonego pojęcia, czy on jest zwolniony, czy jest niezwolniony i jak widzi, że ma zapłacić, to chce zapłacić, tak? I podjęliśmy korespondencję z prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy on nie mógłby dokonać po prostu zmiany druków, żeby po prostu lepiej instruować obywateli, co to 100 zł oznacza i kto jest zwolniony z tego i kto nie musi płacić, żeby ludzi po prostu nie odstraszać. Tak? I być może to jest dla nas sugestia, żeby przyjrzeć się temu, jak ta instrukcja wygląda i rozpocząć korespondencję z Ministerstwem Sprawiedliwości, bo to ono będzie odpowiedzialne, pan minister Łukasz Piebiak, i zaproponować, żeby może oni zastanowili się, czy to faktycznie jest wystarczająco precyzyjne, czy ludzie rozumieją, co to oznacza, jaka jest konsekwencja. Może żeby do tego dołączać jakąś taką ulotkę, jak wygląda dalszy bieg spraw w przypadku właśnie wyroków nakazowych, bo może faktycznie ludzie nie bardzo wiedzą i widzą wyrok, to już się boją, bo jest ten orzełek, prawda, i trzeba się bać, tak? Bo orzełek, tak? Bo trzeba płacić, tak? Także może tutaj to mogę obiecać, że to możemy sprawdzić i podjąć. Co do artykułu 212, uważam, że nie zmieniłem poglądu od lat 12, uważam, że ten artykuł powinien zostać zniesiony. I uważam, że w ogóle nie tylko chodzi o artykuł 212, ale w kodeksie karnym mamy cały szereg przepisów, które mogą być używane jako narzędzie tłumienia krytyki w stosunku do tej czy innej władzy. To jest przepis tak, o znieważeniu prezydenta, 135 paragraf 2, to jest przepis o znieważeniu prezydenta obcego państwa, czy głowy obcego państwa. Przecież w Polsce, nie wiem, jeżeli ktoś by chciał zwyzywać Baracka Obamę, to też by mógł, prawda, odpowiadać karnie. To są przepisy o znieważaniu konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Też jest taki przepis w kodeksie karnym, 226 paragraf 3, jak się myli. To są też przepisy w kodeksie wykroczeń, ten artykuł 49 kodeksu wykroczeń. I co więcej, ja pamiętam, że przedstawiciele aktualnie rządzącej partii sami deklarowali zniesienie artykułu 212 kodeksu karnego. Wiem, że Prawo i Sprawiedliwość to deklarowało, ale ja do tej pory nie zauważyłem aktywności w tym temacie.